drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Jak było dzisiaj? Z tego co widzieliśmy na podium, to chyba dobrze. Tak, no końcówka sezonu zdecydowanie na plus. Chłopaki mówią przed ostatnim biegiem, masz być jak bull terrier. Mówię, będę. No także, no nie no, na pewno fajnie tak kończyć sezon, więc oby początek następnego był tak samo udany i w ogóle cały sezon, więc na pewno trzeba przepracować tą zimę jak najlepiej, bo to ostatni turniej tak naprawdę dla mnie. Przez zdecydowaną większość turnieju mieliście dobre warunki, ale końcówka, to nawet jak spojrzeć na ciebie, nie była taka doskonała. Po takich opadach na takim torze jedzie się dużo trudniej? Właśnie dla mnie jechało się łatwiej, bo generalnie kiedy ten tor był normalny, to porobiły się trochę kolejinki. A na takim śliskim torze to jedzie się jak na lodzie praktycznie, więc liczy się start i nie sprawiało mi jakoś to trudności. Wiadomo, że gdybym jechał gdzieś tam z tyłu, to pewnie byłyby jakieś problemy, szczególnie ze szprysą. Jaki koniec tego sezonu, taki będzie początek kolejnego? No tak jak powiedziałem, tego bym sobie na pewno życzył, więc sprzętowo przede wszystkim z teamem przez cały sezon pracowaliśmy, żeby to tak wyglądało jak wygląda. Moja technika się też poprawiła, trochę pewności siebie na pewno do tego doszło, więc trzeba, mówię, dobrze przepracować tą zimę i zobaczymy. Patrząc na te dwa złota, które zdobyliście, to chyba ten sezon będzie się kojarzył tylko pozytywnie. Tak, no właśnie się śmiejemy, że tak sobie postawiliśmy wysoką poprzeczkę, że w następnym roku będzie ciężko to poprawić, bo praktycznie te drużynowe rozgrywki zdobyliśmy wszystko, co się dało. No zostanie na pewno indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, które też będą wzięły najgórze dzięki temu, że wygraliśmy w Grudziądzu, także z optymizmem. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.